Sponsorem programu jest PKN Orlen. Relacje z meetingu Orlen Copernicus Cup, ciąg dalszy. We wczorajszym odcinku podsumowaliśmy świetny występ naszych najlepszych lekkoatletek. Dziś natomiast przyjrzymy się, jak poradzili sobie nasi reprezentanci. Polacy wynikami niestety nie dotrzymali kroku koleżankom z kadry. Lokaty w pierwszej trójce wywalczyło bowiem dwóch reprezentantów z naszego kraju, Jakub Szymański oraz Kajetan Duszyński. Przebijający się do europejskiej czołówki 20-latek pokazał całkiem obiecującą formę podczas biegu na 60 metrów przez płotki i ostatecznie zajął trzecią pozycję z rezultatem 7:58. Z kolei sztafetowy złoty medalista z Igrzysk w Tokio wywalczył to samo miejsce na dystansie 400 metrów. Zadowala mnie to, że bieg wyglądał na mocną końcówkę, a na tym mi bardzo zależało, żeby wrócić do takiego stylu biegania, bo ten zapas szybkościowy jest, natomiast dzisiejszy ten tor nie pozwolił za bardzo na kontrolę przeze mnie tego biegu. Musiałem się podporządkować pod kogoś, kto to otworzy, więc mimo wszystko jestem zadowolony z tego biegu. Duszyński dodał również, że mimo niedawnych problemów zdrowotnych wykonał świetną pracę na treningach, co powinno zaprezentować w nadchodzących występach. Cały okres przygotowawczy przepracowałem z półtora tygodnią przerwą, którą poświęciłem na leczenie się. Na treningach naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Nigdy w takiej dyspozycji nie byłem, ale liczę na taki dobry bieg właśnie, na to, żeby to pokazać w końcu. Największym rozczarowaniem był natomiast występ Patryka Dobka. Brązowy medalista Igrzysk w Tokio liczył na obronę tytułu zdobytego dwa lata wcześniej. Tymczasem nasz reprezentant zakończył bieg z rozczarowującym wynikiem 1:52:34, co dało ostatnie miejsce w stawce. Biegam tak jak wszyscy, czyli jak średniak, a nie biegam tak jak gdzieś to było w tym sezonie olimpijskim. To nie jest to, czego po prostu oczekuję. Ja oczekuję, trener oczekują wszyscy. Polak powodów słabszej dyspozycji doszukuje się w zmianie metod treningowych. Według obecnego halowego mistrza Europy porzucanie nawyków z czasów jeszcze gdy biegał 400 metrów przez płotki sprawiło, że jego występy są zbyt jednostajne. Przez to z kolei Dobek nie jest w stanie wykrzesać z siebie 100% potencjału. Ja czuję, że jestem słaby. Ja po prostu to czuję, bo wiem, że nie wykonując tych ćwiczeń, które wykonywałem wcześniej, gdy biegałem na 400 przez płotki, 400, to ja czuję, że po prostu to nie oddaje mi. Wtedy byłem taki bardziej aktywny. Teraz po prostu jestem, biegam jak średniak i to jest wszystko takie jednostajne. Stąd taki, i to generalnie tak się właśnie czuję, że po prostu biegnę jednym rytmem. I to już wszystko z 9. edycji toruńskiego Orlen Copernicus Cup. Zapraszamy jednak na kolejne odcinki, w których sprawdzimy, jak radzą sobie czołowi polscy sportowcy. Nie tylko ci ze świata lekkiej atletyki. Sponsorem programu był PKN Orlen.